Po kilkuletniej przerwie w działalności i przy widocznym braku odpowiednio przygotowanych osób do zasilenia chóru młodzieżowego pojawiła się inicjatywa reaktywacji dziecięcego chóru Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Początkowo podjął się tego zadania ojciec Paweł Korszak, a w lutym 2015 roku przekazał on chór pod opiekę Justyny Marczuk. Prowadzi ona zespół do chwili obecnej, odkrywając przed młodymi śpiewakami, często poprzez zabawę, kolejne tajniki sztuki wokalnej. W czasie prób dzieci poznają także język nabożeństw i znaczenie śpiewanych tekstów. Głównym zadaniem chóru jest śpiew podczas pierwszej niedzielnej świętej liturgii wraz z chórem młodzieżowym, tak jak odbywało się to przed laty. Chór także uczestniczy w nabożeństwach Święta Zmartwychwstania Pańskiego, a także Bożego Narodzenia. W latach 2016 i 2017 chór dziecięcy Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce zajął drugie miejsce w swojej kategorii w hajnowskich spotkaniach z kolędą prawosławną oraz wziął udział w 13. Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej Siemiatycze 2016. Chórem dyryguje Justyna Marczuk.